Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale, takim tygodniowym, weekly, chociaż dzisiaj jest wtorek, wczoraj nic nie nagrałam, rozpoczęliśmy nowy tydzień, ale ja zawsze muszę się nieco tak wprowadzić od poniedziałku po weekendzie, dlatego że w weekend też często robię różne rzeczy, jest miszmasz tego wszystkiego, taki chaos, a później muszę się poniedziałek nastroić typowo tak szkolnie, chociaż dzięki temu, że poniedziałki mam takie mało lekcyjne, to udaje mi się też troszeczkę dodatkowo, wiecie, pracować, robić różne inne rzeczy, więc w ogóle w żadnym vlogu wam nie mówiłam o moim planie lekcji, jeśli chodzi o klasę maturalną i na przykład jeśli chodzi o środę, to ja jestem totalnie załamana. Ja mam świadomość tego, że pewna ilość godzin musi być zrealizowana w szkołach i jest to podstawa programowa, o której nie będę się wypowiadała i temat szkoły jest dla mnie bardzo burzliwym tematem. Ale mam wrażenie, że troszeczkę czasami jest to walka z wiatrakami, to mnie przytłacza. Więc do rzeczy. Środy są masakryczne pod tym względem, że przychodzę rano, wychodzę późno ze szkoły, naprawdę późno, ja w zimie to będzie już 18, po 18. I mam świadomość tego, że wiecie, mogę na pewną ilość godzin nie chodzić, bo jest to klasa maturalna i mogę sobie ustalić priorytety, ale bardzo dużo godzin to są przedmioty ścisłe, to są przedmioty takie też maturalne, gdzie ja muszę myśleć, muszę funkcjonować. Bardzo mnie irytuje ta bluza, poczekajcie chwilę. Od jakiegoś czasu jedyne róże, których używam, są to właśnie róże w kremie. Tak mi one odpowiadają, naprawdę. Ja wcześniej używałam takiego z Kylie w odcieniu cukierkowym, ale mam wrażenie, że te w kremie, w płynie, są takie bardziej aksamitne, tworzą ładniejszą powłokę. A teraz zobaczcie kilka takich fragmentów trochę randomowych, jak byłam na zakupach i też przygotowywałam album ze zdjęciami dla mojej koleżanki, mojej przyjaciółki, właśnie z klasy, która dzisiaj ma 18 urodziny. Jestem coraz starsza, to naprawdę wiele mi daje sprawienie przyjemności ludziom, pamiętanie o ich urodzinach i mimo, że mam takie ścisłe grono, takie dość małe osób mi takich bliskich, to staram się właśnie dbać o te relacje i osoby, które już są w moim życiu, to staram się naprawdę po prostu dawać coś od siebie. Dla mnie dużą wartość mają właśnie takie prezenty zrobione własnoręcznie, też takie personalizowane i to jest taka pamiątka na całe życie. Wiadomo, że można postawić tak klasycznie na jakiś prezent materialny, ale uważam, że dużą wartość ma właśnie sama ta taka otoczka wokół urodzin, nie wiem, przygotowanie czegoś, jakaś niespodzianka, coś nawet takiego małego, niekoniecznie bardzo kosztownego, tylko właśnie samo to przygotowanie tego wszystkiego, zorganizowanie. Starałam się właśnie na przykład ten album ze zdjęciami zrobić tak po swojemu, żeby on trochę oddawał klimat mojej też osoby, żeby za kilka lat mogła otworzyć właśnie te zdjęcia, popatrzeć na nie, poczytać sobie to, co tam napisałam. Moja siostra Julka również ma dzisiaj urodziny, o niej nie zapomniałam, żeby nie było. Dla niej akurat mam też kartkę z życzeniami i tak bardziej się rozpisałam w niej i przyznam wam, że to jest pierwszy raz, kiedy daję jej taką kartkę z życzeniami, dlatego że mam wrażenie, że jestem starsza, że jak byłam młodsza, to nie byłam w stanie jej napisać takich, wiecie, życzeń, nie miało to dla mnie aż takiej dużej wartości, mam wrażenie, że teraz tak przelałam trochę moje myśli. Cieszę się, że w ogóle mamy też taką relację, że mam nadzieję, że Julkę ucieszył te życzenia. I dodatkowo chciałabym jej zakupić jakiś taki bukiet kwiatów i zabrać ją gdzieś dzisiaj właśnie na jakieś jedzenie albo na kawę, nie wiem, zobaczymy, żeby po prostu miło spędzić czas. A kilka dni temu w ogóle przyszły do mnie moje nowe okulary. Tak się prezentują. Już wam je pokazywałam na TikToku. Ja się nie spodziewałam, że ten filmik też się tak wybije i dużo ludzi komentowało na przykład, że zmniejszyły mi
oczy. No mnie te okulary osobiście bardzo się podobają, super się w nich czuję. No i też teraz mają większą wadę, bo trochę mi się powiększyła. Więc nigdzie nie miałam przestrzeni właśnie, żeby się odnieść do tego, co ludzie tam pisali. Do tego, że mi pomniejszyło oczy, ja w ogóle na to bym nie wpadła. Po pierwsze, mam dużą wadę. I, znaczy sporą, to jest minus 4,5 jakoś. To też dużo zależy od jakichś tam, nie wiem, ja się nie znam, ale cylindrów, wiecie, astygmatyzmu, różnych takich rzeczy. Według mnie pisanie komuś, że okulary ci pomniejszyły oczy, jest trochę wchodzenie w jakąś tam strefę zdrowotną, lekarską, no nie wiem, okulary mają korygować ci wzrok, mają wpływać, że będziesz widział lepiej, że będziesz w ogóle widział. No to tak samo jak na przykład niektórzy mają bardzo grube te szkła, bo mają ogromną wadę, więc pisanie komuś, że ej, masz grube okulary, grube szkła, jest trochę jakby... Ale no, nieważne, pomijając to. Ja osobiście teraz mam taką chęć chodzenia więcej w okularach niż w soczewkach. Oh my god, Rituals ma tak piękne zapachy tych swoich kosmetyków. One są tak takie niestandardowe, takie orientalne. To nie jest, wiecie, żadna reklama, ale mam też taki olejek właśnie, to jest ta czerwona seria i te dwie to są w ogóle chyba moje ulubione, żółta i czerwona. A więc tutaj jest album, jeszcze trochę wiadomo miejsca w środku zostało pustego, ale tak jak też napisałam trochę w środku, będzie miała przestrzeń na napisanie swoich myśli albo na wklejenie zdjęć, które ona chce, żeby tutaj były. I po prostu ten album, ten zeszyt będzie taką przestrzenią do wspomnień. I mam nadzieję, że zostanie z nią na długo i już nie mogę się doczekać jej reakcji. Nie będę wam za bardzo pokazywała dalszej części, bo trochę się też rozpisałam. Ale tutaj na przykład pierwsza strona urocza jest. Tutaj nasze zdjęcie, w ogóle podrukowałam ich naprawdę sporo. I tutaj jeszcze nasze z ostatnich jachtów. Dzisiaj w ekspresie taka kawa. Bardzo delikatna, fajne, ma takie nuty smakowe i kubek dzisiaj taki. Bardzo ładny, przyszedł mi właśnie ostatnio. A tutaj takie piękne kwiaty Julka wczoraj dostała od koleżanki. Mega mi się podobają. Szybki outfit check. Mam na sobie dzisiaj sweter, który w ogóle miałam na rozpoczęciu roku szkolnego, więc z vloga właśnie z rozpoczęcia możecie go kojarzyć. Ten sweter mi się kojarzy z Massimo, ale kupiłam go w Zarze. I jeansy również Zara. Jest nawet reels na moim Instagramie, właśnie jak mierzę dwie pary jeansów z Zary. I w opisie właśnie podałam wam do nich kod. I samby dzisiaj na nogach. Wyszłam ze szkoły, mam taki baby bukiet dla Julki, ale jest prześliczny, bardzo mi się podoba. Główną robotę tak naprawdę robi ta hortensja tutaj. Julka ma za chwilę tutaj przyjść, także stoję sobie tak w rogu, mam nadzieję, że ją zaskoczę. Mam jej zrobić jakieś zdjęcie z tortem i mam nadzieję, że umilę jej dzień właśnie takim bukietem i pójdziemy sobie coś zjeść albo coś takiego, co będzie chciała. Wow, ile gołębi. Look at this. Gołębie mnie tutaj opętały. Jezu, jak się bałam, że to Jula. Dobra, widzę Julę ledwo, ale wiem, że jest na przejściu, także... To jest ten baby torcikiem, nie mogę. Nikt, nic. Jula w 22 urodziny, idąca sobie baby torcik w parku, ale kto jakby, who cares? I jak dobry sztos, bo w środku jest słony karmel. A teraz kochani, przenieśmy się w czasie i zobaczcie urywek, który nagrałam dla was jakiś czas temu i jest to open box paczki, taki haul zakupowy, także... Jak nie było mnie w domu, to przyszło do mnie kilka paczek i między innymi trochę rzeczy z
temu. Nazamawiałam trochę takich gadżetów, trochę też takich rzeczy kuchennych i ten fragment właśnie powstaje przy współpracy z temu. W ogóle te wszystkie rzeczy przyszły bardzo szybko i zacznę może od szklanek, dlatego że ja mam obsesję na punkcie wszystkiego co do kuchni. Zamówiłam zestaw takich czterech estetycznych kubków do picia właśnie ze szklaną słomką i one naprawdę bardzo fajnie wyglądają i to szkło jest takie naprawdę, bym powiedziała, porządne. Nie jest takie cienkie i dodatkowo jeszcze tutaj jest nawet do mycia słomki. Także idealnie będzie do maczy, do jakichś napojów. Tutaj będzie taki haul miszmasz, dlatego że tutaj są różne rzeczy. Dalej leggingsy. Zamówiłam tak totalnie do przetestowania, dlatego że widziałam u jakiejś dziewczyny na TikToku, że mówiła, że czasami takie leggingsy właśnie z zagranicznych stron dają radę na pilates. Wydaje mi się, że będą spoko. Zamówiłam jeszcze taką opaskę. Powiem wam, że ona naprawdę fajnie wygląda. I jeszcze z takich szklanych rzeczy zamówiłam sobie takie dwa słoiki, do których były nawet dołączone łyżeczki. Idealne właśnie będą do zabierania jakiejś owsianki czy czegoś takiego do szkoły. Zamówiłam też takie lusterko, które postawię sobie na toaletkę, bo ono jest podświetlane. I to są właśnie takie gadżety, które czasami jest mi ciężko znaleźć właśnie w sklepach stacjonarnie. Ale to lustro jest fajne. Powiem wam, że ja byłam pewna, że te światełka nie będą aż tak dobrze świeciły, a naprawdę niepozorne lusterko będzie idealne, żeby postawić sobie właśnie na moją toaletkę. Jeśli chodzi o rzeczy z takiej kategorii makijażowe, to tutaj jest taki pojemnik plastikowy, on będzie spoko do łazienki, żeby postawić sobie, wiecie, jakieś tam kosmetyki, których używamy sobie na co dzień i on jest taki obkręcany. Ja to też widziałam gdzieś tam na TikToku kilka razy. Także później się tym zajmę, ale uważam, że dla osób, które lubią właśnie takie organizacyjne rzeczy, to będzie super. Pozamawiałam też takie mniejsze rzeczy, jak na przykład takie spinki, którymi możemy sobie złapać właśnie włosy, jak robimy makijaż. Ja właśnie czegoś takiego poszukiwałam. I jeszcze takie małe pędzelki, które będą idealne właśnie do kosmetyczki na jakiś wyjazd. Tutaj na przykład do brwi czy coś. Naprawdę wydaje mi się, że nieskromnie mówiąc, bo wyszukiwałam takie fajne produkty, takie przydatne w codzienności. Taki zestaw do robienia maczy. Mieszadełko, dlatego że mamy kilka, ale one już się troszeczkę nam popsuły. Taka łyżeczka, szpatułka i tutaj właśnie do tego mieszadełka. Przyszły też mi takie skarpetki z taką falbanką na maksa słodkie. Jest tutaj kilka par. Przyszła też mi nawet taka czapka z daszkiem. Ja jestem tym typem osoby, która zawsze wszędzie szuka rzeczy do kuchni i na przykład tutaj jeszcze wzięłam sobie taki do spieniania mleka i takie coś. Ja już mam jedno w domu i można sobie właśnie w tym zaparzyć espresso i później dolać sobie do kawy. Wygląda to słodko. Zamówiłam też takiego drewnianego ala liścia. Wydaje mi się, że on jest w takim nawet jesiennym klimacie. Można tutaj ułożyć sobie jakieś dyńki. Także to był taki mój haul gadżeciarski z temu. Zostawiam wam też link w opisie, jakbyście sobie chcieli popatrzeć na różne rzeczy. Muszę wam tak jeszcze na koniec dnia dzisiejszego powiedzieć, że to był naprawdę bardzo udany dzień i coraz bardziej uświadamiam sobie, że sprawianie uśmiechu na twarzach bliskich mi osób powoduje, że ja się uśmiecham i powoduje we mnie taką wewnętrzną właśnie radość, takie szczęście. I moim celem jest właśnie bycie przyjaciółką, koleżanką, siostrą, córką, wnuczką, whatever. Taką, którą ja sama chciałabym mieć w swoim życiu. Witajcie kochani, jest wtorek, godzina 8:10. Ja już się zebrałam troszeczkę wcześniej, dzisiaj mam trochę zapas czasu, więc dobrze. Na tym mi zależało, dlatego że nie chcę robić wszystkiego w pośpiechu, tak jak to bywa. Muszę sobie zjeść na spokojnie śniadanie, wypić kawę. Dzisiaj zapowiada się najgorszy dzień, dlatego że mam lekcję do późna. W ogóle ta pogoda jeszcze trochę mnie przytłacza, dlatego że jest tak zimno, pochmurnie, chyba pada deszcz. I te środy są dla mnie naprawdę męczące i zawsze staram się być na wszystkich lekcjach właśnie w środę, żeby nie opuszczać, żeby sobie nie robić, wiecie, jakiejś nieobecności właśnie w tą środę. Wiem, że jak ja przyjeżdżam ze szkoły, to ja po prostu nie mam później siły na robienie niczego, a mam też inne obowiązki. Wczoraj na przykład montowałam jednego reelsa, muszę dzisiaj dograć voiceover. A, no i dzisiaj możecie mnie zobaczyć w okularach
tak się prezentuję, wybieram się w nich do szkoły. No i mam na sobie dzisiaj dres idealnie na taki deszczowy dzień. Godzina 18, ja dopiero wracam do domu. Środy są zawsze najdłuższe, najbardziej takie dla mnie wykańczające, męczące i naprawdę nie spodziewałam się, że w klasie maturalnej będę miała taki właśnie dzień, gdzie będę wracała i dosłownie jedyne o czym marzę, to żeby pójść spać. Dzień dobry kochani, już wyszykowana dzisiaj tak bardziej na elegancko. Nie ma żadnej okazji takiej specjalnej, ale ja bardzo dobrze się czuję w takich ubraniach. Przyszła do mnie paczka dzisiaj rano. W ogóle kurier mnie obudził i miałam takie tak wcześnie, ale niestety za bardzo nie mam teraz czasu, żeby, wiecie, przymierzać, pokazywać wam. Są to Agi, a dzisiaj marynarka jest z H&M-u, z jakiejś kolekcji ekologicznej. Kupiłam ją jakoś ponad rok temu. Czarny basic, on jest z Zary. Jeansy to są Massimo i baletki również z Massimo. Wpadłam na chwilę do Massimo. Za chwilę mam paznokcie. W ogóle w sklepach jest już tyle pięknych jesiennych swetrów, tylko muszę szukać takich, żeby były miłe w dotyku i żeby mnie nie gryzły, bo naprawdę na to jestem wyczulona. Witajcie wieczorem. Właśnie sobie zrobiłam kolację i stwierdziłam, że się do was odezwę. Przepraszam was za to masakryczne światło. Wróciłam już z paznokci, dzisiaj w ogóle miałam taki zabiegany dzień. Dosłownie pojechałam na dwie lekcje. Musiałam wrócić do domu, ale to jest u mnie standard. Nawet mnie to jakoś bardzo nie zdziwiło, dlatego że dostałam maila właśnie, że muszę wysłać jak najszybciej materiały do akceptu. I zazwyczaj wiecie, wszystko mam sobie ustalone w harmonogramie i wiem na kiedy wysłać, nagrywam wcześniej, ale no musiałam na dzisiaj wysłać, więc wróciłam do domu, nagrywałam, robiłam tutaj dużo rzeczy w domu i później pojechałam na paznokcie. A to moja kolacja na szybko, jogurt, gruszka i granola z patelni, którą sama zrobiłam przed chwilą. O jest. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, dlatego że dzisiaj jest piątek i z taką jakąś pozytywną energią idę do szkoły, dlatego że mam świadomość, że wrócę i będę miała trochę czasu dla siebie, weekend i jakoś tak mnie to pociesza. W tym świetle mogę wam już pokazać moje nowe paznokcie i nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak mam nowe paznokcie, które mi się mega podobają, to sobie zawsze tak przez pierwsze dwa dni je oglądam, dotykam. Postawiłam na taki bardzo delikatny French, tutaj na tych trzech paznokciach, a na dwóch gwiazdki, właśnie w kolorze bordowym. Ostatnio ukochany mój kolor, naprawdę bordowy top. Uwielbiam takie świeżo zrobione paznokcie jeszcze bez odrostów, serio. Życzenie na dziś, żeby ten piątek był łaskawy, żeby szybko minął i żebym zaczęła weekend. A więc chciałabym wam bardzo podziękować za to, że towarzyszyliście mi w tym szkolnym tygodniu. Widzimy się niebawem w kolejnym weekly vlogu. Buziaki! Pa!